Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zrobię takie podsumowanie dużego problemu, z jakim zmagałem się, można powiedzieć, od miesięcy w sumie, bo to tak z przerwami robiłem. Gdzieś mocno drapałem się po głowie, zaczerpywałem wiedzy u innych ludzi, ale tak naprawdę zmagałem się z tym sam. Mianowicie w samochodzie, jaki tutaj Wam pokazuję, BMW X3, nie ma to znaczenia w sumie, o jaki samochód chodzi, tutaj chodzi o jakąś inną, taką głębszą sprawę, do której dojdziemy. W tym konkretnie samochodzie miałem problem z drganiami. Drganiami takim, jak siedzimy w samochodzie i po prostu zbyt nadmiernie nadwozie nam drży. Jest to irytujące dla kierowcy, irytujące dla pasażerów. Nie jest to coś, co dostarcza komfortu, a wręcz przeszkadza w eksploatacji codziennej. No i takim pierwszą podstawową sprawą, za którą się wziąłem, no to myślę sobie, pewnie któraś z poduszek silnika zawiodła, trzeba je po prostu wymienić. Kupiłem, teraz przechodzimy już do magicznego mojego stoliczka przygotowanego, kupiłem zamienniki poduszek powietrznych, poduszek silnika. Nie kupowałem oryginałów, nie zdecydowałem się na oryginał. Tutaj mamy wymontowaną poduszkę oryginalną lewą, tutaj jest poduszka prawa. I to samo, jeżeli chodzi o poduszki, zamienniki, które kupiłem. To jest poduszka lewa, poduszka prawa. Zmontowałem to wszystko do kupy, odpalam samochód. Praktycznie zmian nie ma. Praktycznie można powiedzieć nie ma. Ja nie wiem nawet, czy tam nie było takiej kwestii, że coś się pogorszyło, ale nie, zmian nie było. Co by nie mówić, nawet jeżeli delikatnie było na plus, na minus, nie ma to znaczenia. Zasadniczo zmian nie było. Więc sobie myślę, idę dalej. Uszkodzeniu uległa poduszka skrzyni biegów. To jest ta poduszka, tak? To jest ta poduszka wyciągnięta przeze mnie, oryginał. Zamieniłem ją również na zamiennik. Tutaj mamy ogólnie rzecz biorąc samochód, ten, w którym działy się te wszystkie naprawy. Dojdziemy do tego końcowo, co się wydarzyło i co chcę Wam przekazać istotnego, ale w kolejności chronologicznej jakby chcę to wszystko poupinać. Wszystkie te filmy, jak ja robiłem te wymiany, czyli robiłem wymianę poduszek dotyczących silnika, jest nakręcony film na moim kanale. Akurat co do skrzyni biegów nie nakręcałem, w związku z tym, że jest dosyć banalna wymiana, dlatego uznałem, że akurat tego nakręcać nie będę, bo no jest dosyć prosta, tak? Tam nie trzeba zbyt dużo poświęcać jakiejś koncentracji zawsze, ale zbyt dużo myśleć, jak to wymienić, bo jest tam, no naprawdę jest to banalnie proste. Czyli tak, poduszki silnika nic nie dały, poduszka skrzyni biegów również nic nie dała. Kolejną rzeczą, jaką zrobiłem, co również zostało nakręcone na moim kanale, była tutaj wymiana DPF-u w tym samochodzie. I w tymże DPF-ie z tyłu siatka, która jest siatką taką elastyczną, która no, oddziela niejako, troszeczkę redukuje te drgania pomiędzy układem wydechowym tym przednim, a kontynuacją. Jest tutaj siatka elastyczna. Ona w oryginale, w tym DPF-ie, który zainstalowałem, była taka krótka. Ja zrobiłem na ten temat też film. Ta siatka była taka, że siatka na zewnątrz, bodajże chyba ona była, ale w środku to dalej była rura, taka prążkowana, ale rura. Uznałem, że ta część może powodować drgania, że zamienię tą krótką siatkę na dłuższy taki łącznik elastyczny, jak tutaj widać, już faktycznie od początku do końca siatki, który jest faktycznie i z nazwy, i w praktyce mocno elastyczny. To zostało wymienione po odpaleniu, nieznaczna poprawa, bardzo delikatna jakaś tam troszeczkę zredukowało to drgania, nadal nic się nie zmieniło. Nie ukrywam, że to już przysporzyło mi jakieś tam załamki, dlatego ja to robiłem tak długo, dlatego że jakby nie wiedziałem do czego dotknąć, gdzie, w jakim kierunku pójść i tak dalej. Ktoś mi zasugerował, pan bardzo przyjemny w BMW w Zielonej Górze u Fiałkowskich, nie reklamując absolutnie, ale jego tutaj szczególnie, że tak powiem, muszę pochwalić za obsługę, zasugerował mi, że krzywo jest przywieszony tłumik, tak, z tyłu. Z tyłu samochodu stanął, bo byłem w serwisie, chciałem dopytać i ten tłumik faktycznie był, jakbyśmy tak na niego popatrzyli, on był skręcony. Niezbyt dokładnie na cybancie,
coś tu mi nie poszło. I myślę sobie, muszę przejrzeć zawieszenie tego sztumika. Tutaj jest taka istotna listwa, tak jak widzicie. To jest listwa łącząca pomiędzy skrzynią biegów, tu jest skrzynia biegów, a tłumikiem. Ta listwa, która podtrzymuje nam układ wydechowy, również jest amortyzowana. Tutaj w środku są takie gumowe, podkładki. No nie podkładki, gumowy o-ring taki specyficzny jest włożony pomiędzy śrubę i podkładkę, który w jakimś tam sensie minimalnie amortyzuje też cały nam układ wydechowy. No i oczywiście na końcu jest wieszak końcowy tłumika. Wygląda on w ten sposób, na którym jest zawieszony, mówię, przy samiutkim końcu tłumik. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą listwę, to jest listwa oryginalna, wymontowana z mojego samochodu. Proszę bardzo, co się stało? Guma latami się zużyła i ta podkładka, czy jakkolwiek byśmy to nie nazwali, czy ten kołnierz metalowy, który powinien być takim izolatorem. O, to jest ta guma. Dokładnie tak to wygląda, ta guma, proszę bardzo. W to jest włożona ta tuleja, którą tutaj widzicie. I tu jest spięte to podkładką i śrubą. Tak? Także całe to jest, ta listwa jest odizolowana od tej tulei całkowicie tą gumą. Tu już był problem tego typu, jak widzicie, mocno zużyta zużyty ten uchwyt, dlatego że guma była wytarta i to ocierając metal o metal nastąpiło zużycie i tego, i tej tulei, tak jak widzicie, mocne zużycie tego grzybka, tej tulei, tej podkładki, tej części o średnicy większej. I tutaj praktycznie zrobiła się już żyletka, bo tu jakbyśmy tak przyłożyli palec, to tu już jest na ostro. Czyli montaż nowej gumy i nowej tulei nic by nie dał, dlatego że tutaj jest na tyle ostry ten kawałek, że błyskawicznie przeciąłby nową gumę i tak zawiesiłoby się to wszystko na metalu. Niezbędne było kupienie tego łącznika, który tutaj widzicie. Kupiłem go oryginalnego, dlatego że w zamiennikach, z tego co mi wiadomo, jest niedostępny. Oryginalnego w serwisie. No i to wszystko spowodowało, czyli tak, miałem wymienione kompleksowo zawieszenie silnika ze skrzynią biegów, kompleksowo miałem opanowaną sprawę tłumika, nadal drgania w samochodzie. Nie ukrywam, że w jakimś sensie szlak mnie trafił. No bo wiecie, zmagam się z tym długo, ile można wjeżdżać na podnośnik, robić, wyjeżdżać, jeździć, irytuje to, znowu człowiek wjeżdża, znowu myśli, robi i tak w koło Macieju jakieś tam roboty. No i teraz dochodzimy troszeczkę do, jeszcze nie do sedna, dlatego że tak. Wracając do tematu, myślę sobie tak. Najprawdopodobniej poduszki, zamienniki, które kupiłem do silnika, a gdzieś tam zaczerpnąłem wiedzy ogólnej, że wyjątkowo Mercedes, BMW są czułe na poduszki silnika, że te zamienniki jednak nie spełniły swojej funkcji. To są te zamienniki, tu dosłownie ja pokazuję. To jest jeden zamiennik lewy, to jest zamiennik prawy, który kupiłem już po zdemontowaniu tych oryginałów. Postanowiłem kupić oryginał w serwisie BMW. Kolejne poduszki. Zamontowałem te oryginalne kolejne poduszki. I teraz a propos ceny wam powiem i już zaczynam ten proces tutaj taki troszeczkę nieedukacyjny, ale dający dużo do myślenia. Więc jeżeli chodzi o cenę zamienników dobrej jakości, teoretycznie bynajmniej one powinny być dobrej jakości, około 250 zł za sztukę takiej poduszki, tak? A oryginał, moi drodzy, BMW kosztuje w jednym przypadku jest o 100 droższy, bo kosztuje 350 zł, a w drugim bodajże 80 zł droższy, bo kosztuje 80, znaczy stosunkowo tam 330 zł, czyli różnica na dwóch poduszkach jest 180 zł. Czy warto oszczędzać? Odpowiedzcie sobie sami, ja za siebie odpowiadam absolutnie nie. Czyli pierwsza insynuacja do tego, że nie ma co oszczędzać na oryginalnych częściach. Zawsze pytajcie się, dzwońcie do serwisu, jak dana część kosztuje, dlatego że później możecie sobie narobić takiego kłopotu, że wymieniliście część na zamiennik, który wydawał wam się pozornie tańszy, później się coś dzieje, ale nie macie żadnej pewności, czy ten zamiennik tak naprawdę to jest zamiennik dobrej jakości po pierwsze, po drugie, czy to nie jest podróba. Dlaczego, czy to nie jest podróba? Już wam odpowiadam. Gościu w poważnej hurtowni już mi nawet powiedział, że dzisiaj a propos podrób zamienników, to też jest sprawa jedna wielka niewiadoma, dlatego że zdarzają się takie rzeczy, które są sygnowane jakimiś, ja nie będę teraz wymieniał marek, ale są sygnowane teoretycznie porządnym zamiennikiem, a są to również podróby, czyli jest zorganizowane pudełko, tak wydrukowane tegoż nazwy tego zamiennika, jest jakiś nadruk na danej części, ale tak naprawdę sama część jest niskiej jakości. No i teraz słuchajcie dalej tej mojej fatalnej opowieści, która ma
akurat w moim przypadku happy end. Wymieniłem te dwie poduszki silnika, nadal drganie, czyli te dwie poduszki już mam wymienione. Wracając troszeczkę teraz do poduszki i do ich jakości, już Wam mówię. Jak ja miałem tu trzy poduszki na stole, 360 tysięcy, praktycznie, nie wiem, może 10 tysięcy maksymalnie, ale to maksymalnie, to jest ta, co wyciągnąłem ją z samochodu po mojej już wymianie i nówkę, tak? Miałem trzy poduszki, nówka oryginał. To Wam powiem, jakie są efekty, jeżeli chodzi o ugięcie, które robiłem, jakieś tam eksperymenty. Tutaj po 360 tysiącach, proszę bardzo, oryginalna poduszka BMW, tak jak widać tutaj na tej naklejce. Jeżeli chodzi o ugięcie, tego typu historie w stosunku do całego korpusu, to ta poduszka daje się uginać no, bez żadnego problemu. Powiedzmy te 3-4 mm, nawet jednym palcem jesteśmy w stanie zrobić. Jak ja bym nie trzymał telefonu, tylko miał go na statywie, to zademonstrowałbym to Wam bardzo precyzyjnie, jak ręka jest w stanie uginać ten bolec, na którym tak naprawdę trzyma się silnik. Dosyć znacznie, 3-4 mm, powtarzam, jest takiego pływania, ale co się dziwimy, ta poduszka ma 360 tysięcy kilometrów, od nowości jest w tym samochodzie, ja uważam, że wytrzymała bardzo, bardzo, bardzo długo, jest to znakomity produkt. Teraz ten zamiennik, nie powiem teraz nazwy, bo to nie ma znaczenia teraz, żebym się pastwił nad producentem, bo tak naprawdę mógłbym go w tej chwili coś tam, no nie wiem, źle o nim powiedzieć, a ja nie wiem tak naprawdę, na ile to jest oryginał tego producenta, na ile to jest podróbka, nie wiem, kupiłem to w znanej, powiedzmy, hurtowni, ale tak jak powiedziałem, no pewności nie ma. Jeżeli chodzi o ten zamiennik, to ten ruch też jest dosyć jednak, można go wykonać. Nie jest taki jak w oryginale, bo tutaj jak mówię, 3-4 mm, tu bym ocenił ten ruch na 2 mm, że on pod wpływem palca, nawet tylko palca, już nie będziemy robić innych jakichś tam eksperymentów, bo mógłbym wimadło, coś próbować, naginać, można by było różne rzeczy zrobić, ale on daje się uginać. Teraz Wam już nie pokażę, jak jest w oryginale, dlatego że oryginał, tak jak powiedziałem, jest już zamontowany w samochodzie, ja tu już mam obudowy, wszystko mam złączone w jedną całość, nawet nie jestem w stanie Wam pokazać tegoż oryginału na samochodzie, bo wszystko mam pospinane, ale oryginał praktycznie, moi drodzy, on nie drga, on nie ma możliwości wciśnięcia oryginału. Co za tym idzie? Wniosek jest prosty. Nie warto oszczędzać tych 100 zł, nawet liczmy różnicy pomiędzy dobrym zamiennikiem a oryginałem, dlatego że to jest kompletnie bez sensu. To jest kupno niewiadomej części, niewiadomego pochodzenia. Nie wiecie tak naprawdę, na ile ta część jest, mówię, dobrej jakości. Ja uważam osobiście bez sensu. No ale idziemy dalej w historię. Wymieniłem poduszki silnika, odpalam, dalej oczywiście drgania. Te drgania, muszę Wam powiedzieć, na każdym etapie moich prac, czyli poduszki silnika, poduszki skrzyni, wymiana łącznika elastycznego w tłumiku, wymiana zawieszenia tłumika, bo wymieniłem zarówno tą blachę, jak i tylne te poduszki, które zawieszają. Wszędzie gdzieś jakieś zmiany były, od razu były wyczuwalne, ale to wszystko były zmiany kosmetyczne, bym powiedział, nie rozwiązywały tego głównego problemu mocnych drgań. I teraz tak, po wymianie poduszek silnika nadal to wymienię. I powiem Wam tak, jak ja robiłem wymianę tej dokładnie blachy, która jest zamontowana tak, jak tutaj widzicie. Ja może lampę, inaczej, ja się tutaj obrócę, bo tutaj lampę sobie nastawiłem. Tutaj, to jest ten sposób montowany. O, tutaj w ręku mam starą blachę, już przy samochodzie, tak jak widzicie, jest blacha nowa, to jest oryginalna blacha, oryginalne gumy oczywiście, tulejka kupiona, która u mnie została wytarta. Tutaj jak grzebie, to siłą rzeczy, zobaczcie, tutaj jest możliwość, tutaj mamy poduszkę skrzyni biegów. W tym miejscu jest poduszka skrzyni biegów. To jest uchwyt tej poduszki, ten czarny. Ja go malowałem, bo tam troszeczkę miał rdzy, dlatego został przeze mnie pomalowany. On jest na cztery śruby tu przymocowany, dwie tu, dwie tu i jedną centralną śrubą jest mocowana poduszka, która jest wciskana do skrzyni biegów, do korpusu skrzyni biegów wciskamy ją po obwodzie, a w środek poduszki przykręcamy już, że tak powiem, tą łapę, która jest do nadwozia. Tak to dokładnie wygląda. To jest poduszka skrzyni biegów oryginalna. Tutaj trochę ją skancerowałem, jak wyciągałem, nie ma to już żadnego znaczenia. Oryginał, który, powtarzam, jeszcze ma 360 tysięcy kilometrów i widzicie wizualnie chociażby, jak to wygląda, to wizualnie na pierwszy rzut oka, jakby ktoś chciał ocenić, nie mówię o brudzie, to ta poduszka jest jak nowa, tak? Ona nie ma żadnego ugięcia, ona nie ma żadnych pęknięć. Proszę bardzo, że to jest oryginał. O, już widzicie tutaj numery, jest sygnatura BMW, to jest oryginał. I teraz zobaczcie, co się wydarzyło.
Ja tak zaglądam tam na tą poduszkę, patrzę, mówię, cholera, co jest grane? O co tu chodzi? To jest poduszka, którą ja wymieniłem w tych moich, w tej mojej kolejności, o której wam już mówiłem, czyli były wymienione poduszki silnika, początkowo pierwsze, tak? I na drugim etapie była wymieniona poduszka skrzyni biegów. Ja ją wyeliminowałem już jakby z mojego myślenia o tym, że może ona drgać, no bo przecież ja ją wymieniłem na nową. Kręciłem się dalej wokół poduszek silnika, wokół tumika, wokół takich rzeczy, wokół złącznika elastycznego, a zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie tylko gołym okiem, ja nie muszę wam zbyt wiele opowiadać. To jest poduszka ułożona teraz przeze mnie w sposób taki, jaki jest zamocowana na skrzyni biegowej. Zobaczcie. Zobaczcie na tą odległość. Ja tutaj sobie się posłużę tym. Zobaczcie na tą odległość tu. Tu, jak jest zawieszona pomiędzy obręczą a wewnętrznym tym elementem. A zobaczcie tu. Zobaczcie, co się dzieje. Widzicie tutaj, jak wybruszyło tą gumę? Coś strasznego. Coś nie do opisania. Przez takie coś. I to też jest zamiennik markowy, ja bym powiedział. To nie jest coś jakieś tam badziewie, bo no, chyba mogę pokazać. Nic tutaj się nie stanie, jak ja wam pokażę. Może ku przestrodze, nie wiem, może jak tutaj. Zobaczcie. To jest zamiennik. Nie wiem, czy ostrość łapie. Przepraszam was najmocniej. Zaczekajcie. O, już widzicie. Numery, żeby nie był gołosłowny, jaki to jest numer części. Jestem zaszokowany. Jak ja to zobaczyłem, mówię, cholera, co jest grane. To jest przyczyna. Tu pomiędzy obręczą metalową tą, czyli skrzynią biegów, a łapą tą, która trzyma ten, tutaj jest już taki ścisk, tu, że to jest na twardo, tu nie ma możliwości żadnej amortyzacji. Tu ta guma, która jest, na której zawieszona tak naprawdę jest skrzynia biegów, która powinna amortyzować jakiekolwiek tam no, drgania, ona już nie istnieje, ona natychmiast się ubiła. Czyli zmieniłem poduszkę na nową, a ta poduszka okazała się na tyle felerna i na tyle badziewna, że natychmiast ona, ja nie wiem jak to nazwać, czy się zerwała, czy ta guma po prostu od razu siadła, nie wiem. Ta poduszka, moi drodzy, ma przebiegu jeszcze mniej niż poduszki, które wam powiedziałem silnika. Poduszki silnika może 10 tysięcy, a to może mieć 5-6. I zobaczcie, co się stało. Zmiażdżyło całkowicie, od razu ona się splaszczyła, od razu ona nie miała funkcji, na pewno, bo skoro ja zapaliłem samochód, a ona natychmiast drgał ten samochód, czyli ta poduszka od razu dała się we znaki, czyli ona od samego początku była zmiażdżona. I teraz sobie odpowiedzcie. Oczywiście w tej chwili w samochodzie jest poduszka oryginalna BMW, jest różnica razy dwa pomiędzy zamiennikiem a poduszką oryginalną, bo poduszka oryginalna tam w granicach bodajże, ja nie wiem, też chyba 350 zł, ta w granicach 150 czy tam coś niecałe 150, nie pamiętam już teraz dokładnie, nie ma to żadnego już dla mnie znaczenia. Dla mnie podsumowanie tej całej roboty jest takie, że nie warto oszczędzać na oryginalnych częściach, robicie podwójną robotę, szczególnie tutaj nacisk kładę dla tych wszystkich, którzy mechanikują, którzy robią usługę, ja tej usługi nie robię, to wszystko ja tutaj pokazuję wam w obrębie moich prywatnych samochodów, i co się dzieje, żebyście wy nie popełnili, bo klient chce tanio, przychodzi do was, proszę zróbcie mi, no oczywiście każdy chce taniości, proszę mi zrobić na jakiś ten. I teraz tak, wyobraźcie sobie, że robicie roboty, po pierwsze nie kumacie tak jak ja, robicie dalsze, następne prace, już pomijam, że nikt wam za to nie zapłaci, bo wasza oczywiście wina, no bo jakże inaczej, no mechanik popełnił błąd, na pewno nie zdiagnozował dobrze i tak dalej, a zobaczcie, co się dzieje. Klient oszczędza, bo chce na tanich materiałach, wsadzacie mu taki gówniany, tani materiał, jak ja tutaj wam dosłownie pokazuję, dosłownie. I później dzieją się tego typu anomalie i kto później ma za to zapłacić? Kto ma zapłacić za robotę tą, za diagnozę, za to wszystko, co ja tutaj zrobiłem, za cały cyrk, a klient mówi, panie, no ja dałem panu samochód, który się trząsł, pan miał mi to zrobić i pan mi tego nie zrobił i wiecznie domaga się od was no, zrobienia właściwie roboty, a proszę bardzo, w co możecie się wpakować? Oryginał, oryginał, jeszcze raz oryginał. Nie ma haka, po prostu, jak to mój kolega dobry Wojtek mówi, tanio to drogo, czyli chcesz na czymś zaoszczędzić, to później dołożysz razy dwa do tej całej roboty. I tutaj w moim konkretnie przypadku dosłownie to się sprawdziło. Ja już bardzo poważnie teraz podchodzę do tematu pod tytułem zakup oryginalnych części. Przy okazji oczywiście u siebie całkowicie jakby zamknąłem temat poduszek, zawieszenia silnika, zawieszenia skrzyni biegów, zawieszenia tłumika. No opanowałem to wszystko całkowicie bez reszty. Tutaj tak samo, jeżeli chodzi o tą blachę, tak jak wam powiedziałem, ona według mnie nie istnieje w ogóle zamiennik tej blachy. Kupiłem taki, nie jest to tania część, przyznam szczerze, bo sama ta blacha
kosztuje w BMW też około 150-160 zł. Tylko to, gumki są bodajże po 20 zł, ale też nie dobierzecie takich średnicy z takim czymś. No musicie kupić oryginał albo coś bardzo, bardzo oczywiście zbliżone do oryginału. Ja już poszedłem w oryginał, tak jak Wam powiedziałem. Tak samo, jeżeli chodzi o ten kołnierz, to też nie jest do dobrania. Mógłby ktoś próbować toczyć, cudować, jaki to ma sens. Ja uważam, że żaden. No, także też jedną tulejkę musiałem kupić oryginalną, dlatego że ta się zużyła tutaj w tym gnieździe. Moi drodzy, niech to będzie dla Was nauczką, te moje przypadki. Ja tu straciłem na tej całej operacji, nie wiem, finansowo, oj, to grubo ponad 1000 zł na tej całej, ale tam 1000 więcej, bo jakbym tylko i wyłącznie dotknął problemu od razu, tego od razu, natychmiast, no to bym był stratny 350 zł plus robota, nic więcej. Dobrze, wypadało zrobić to, też by trzeba było dołożyć, ale poduszek silnika uważam, że wymieniać na gwałt nie musiałem. A tutaj ta cała operacja to jest, no nie wiem, czy coś koło 2000 się nie zakręciło, jakbym tak policzył wszystko. Nie wspomnę o kilkukrotnej robocie tego wszystkiego, żeby to opanować, nerwach, jakie mnie to kosztowało, gdzieś tam próbowania, znalezienia odpowiedzi na ten problem w internecie. Nie znalazłem tego w internecie, to było tylko i wyłącznie moje autorskie rozwiązanie problemu, nikt mi tego nie podpowiedział, dlatego że też trudno by było, żeby ktoś mi podpowiedział, że nowa poduszka, którą ja zamontowałem, może okazać się tak drastycznie felerna, bo jeszcze powiem Wam tak szczerze, że gdyby ta poduszka, ona, wiecie, no, te drgania by ustały na tyle, byłyby bardzo lekkie, ale byłyby do zaakceptowania, ja bym się nie zorientował z tą poduszką w ogóle. A tu zobaczcie, ona natychmiast musiała siąść, ona od razu musiała się uklepać, od razu, jak tylko ja ją zawiesiłem, dlatego że natychmiast po montażu tej poduszki, tej nowej poduszki, bo to jest nówka poduszka, od razu był ten problem. Dlatego ona nie trzymała, w cudzysłowie oczywiście teraz mówię, ona nie trzymała swojego fasonu i tego, nie spełniała swojej funkcji od samego początku, nawet jednej minuty. Bo ja po montażu tej poduszki zapaliłem silnik samochodu i sprawdzałem i od razu był syf. W tej chwili to jest wszystko opanowane, poduszka wymieniona, te wszystkie gadżety wymienione, problem jest załatwiony, ale tak jak mówię, zobaczcie na moim przykładzie, jak można się mocno, że tak powiem, wpierniczyć w kłopoty, tak? W kłopoty, które tak naprawdę, no, można by było powiedzieć, człowiek się w jakimś tam sensie, ja nie jestem omnibusem motoryzacyjnym, ale coś tam, nie jestem też laikiem, bo z zawodu jestem mechanikiem, nie robię mechaniki na, że tak powiem, zarobkowej, chociaż tak jak widzicie, ja warsztat swój, prywatny, taki, gdzie opędzlowuję tylko i wyłącznie swoje samochody, to mam dobrze wyposażony, bo mam wszystkie jakieś podnośniki, maszyny do opon i tak dalej, także ja tutaj mam wszystko, tak jak książka pisze, lubię to robić, robię przy tych swoich samochodach i mówię, jak coś wychodzi tego typu, jakieś problemy, to staram się z Wami dzielić, bo ja sam nie znalazłem żadnego materiału, a myślę, że to dużo da do myślenia właśnie a propos tej oszczędności, a nawet rozmawiajcie z klientami, bo to jest bardzo istotne według mnie. Jak klient przychodzi, chce tanio, tłumaczcie, że to nie jest dobry kierunek, że lepiej dołożyć na porządną część, zrobić to i mieć na jakiś dłuższy okres, bo później wiecie co, najgorsze jest to w tym wszystkim, że zrobicie robotę i psy są wieszane na mechaniku, bo coś tam się zepsuło, bo nie działa, bo parska, bo kicha, bo się trzęsie, czy jakieś takie tego typu tematy. No chciał zaoszczędzić klient, choćby robota była nie wiem jak zrobiona ekskluzywnie i na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o wymianę, no to za samą część na ile wy możecie odpowiadać? No powiedzcie na ile? No nie macie jakiejś tam odpowiedzialności, skoro klient nalegał na zakup taniej części. No jest to kompletnie bez sensu. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Jeżeli komukolwiek, chociaż jednej osobie to się podobało, no fajnie by było łapka do góry, tak? No zawsze to dodaje skrzydeł i mi jest, nie ukrywam, miło, że ktoś tam docenia, że poświęcam czas i coś tam jednak nagram w tym temacie. Wszystkich pozdrawiam jeszcze raz, serdecznie pozdrawiam. Pa, pa.